Myślę, że przede wszystkim to utworzenie tego zitu była trudna sztuka kompromisu. Kilka miesięcy dyskusji, ale udało się i to jest najważniejsze. Uczymy się ze sobą współpracować. To już nie jest wyścig jak w pierwszej perspektywie, ale wspólne działanie. Wspólne ścieżki rowerowe, poprawa transportu miejskiego, zbiorowego, uzbrojenie terenów dla przyszłych inwestorów. To są sprawy związane z dostępnością, czyli połączeniem dróg lokalnych z węzłami trasy ekspresowej S6. A przede wszystkim problem, który dotyka wszystkich mieszkańców, czyli pieniądze przeznaczone na poprawę szkolnictwa zawodowego, tego, czego nam najbardziej w ostatnich latach brakuje. Mamy bardzo intensywny rozwój gospodarczy, zarówno turystyczny, jak i też związany z produkcją przemysłową, a tych kadr wykształconych powoli zaczyna brakować, więc te pieniądze również będą w ZIT-ie, również pieniądze przeznaczone dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, dla startupów, najciekawszych projektów w wysoko zaawansowanych technologiach. Ta sztuka kompromisu nam się udała. To wymagało wiele pracy, wiele zachodu, ale chociażby przy określaniu priorytetów inwestycyjnych, przy określaniu strategii, nauczyliśmy się zrobić czasami krok w tył po to, aby osiągnąć ten kompromis i zbudować spójną strategię dla niemal 300 tysięcy mieszkańców, którzy na terenie tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych zamieszkują. To trochę trudna nazwa, ale my roboczo nazywamy go po prostu KOKOBI.